Witam was tutaj, cześć, witam wciąż i zapraszam was na nową serię z Minecraft PlayStation 4. Głosowaliście w ankiecie, wygrała ankieta Nowy Świat z Minecrafta. No i tak teraz też tutaj będziemy właśnie w tym kierunku podążali. Muzykę na razie dzisiaj mamy taką standardową, jak jest w Minecrafcie. Później to będziemy coś tam kręcić, przy tym jeszcze takie tam różne. Ale co dużo mówić, nie ociągajmy się, zaklikamy graj. I tak, tworzymy nowy świat. Mamy świata Wiznosza, ale stwierdziliście, że chcecie nowy świat. Właściwie to było na podówno, a ja wolałem nowy, więc mamy nowy. Ale ankieta wam pokaże, że jest wygrała nowa opcja. I tak, nazwa dla świata. Dobre pytanie. Podwodna Wiznosz, może być. Bo to będziemy na Aquatic, jakąś bazę bym chciał gdzieś tam obok wody. Jak macie pomysł na nazwę naszego świata, to piszcie w komentarzach oczywiście. Podwodny Awizonosz, proszę bardzo, jak ładnie nam podpowiadało. Tam oczywiście na przetrwanie. Dawa, niech będzie normalny, jeżeli przeżyje, to będzie dobrze. Niech damy w grę sieciową i tak. Opcje gry. Tutaj jest dobrze. Dobrze, 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 tu jest dobrze. Powiększony świat. Wygeneruje świat z większymi grami i głębokimi drenami oraz jaskiniami znacznie trudniej w nim przetrwać niż normalnym. Może na razie nie. Znajdź różnorodne światła, prawda? Wielkość świata duży. Skala biomączenia, tak. Włącz automatyczny zapis gry, tak. Wyłącz stałe. A, wyłącz. No to nie, to ma być włączone. Trotel wybucha. Dobra, to chyba wszystko. Możemy tworzyć nasz nowy świat. Podwodny, Wiznosz. Lecimy. Fajnie jest, bo na PlayStation 4 to szybko się to całkiem ładuje. I ogólnie w tygodniu to będę mógł więcej teraz przy tym siedzieć, a póki co to nie wiedziałem przy którym świecie siedzieć, więc... Tak, proszę bardzo. Miejmy nadzieję, że dzisiaj może jeszcze nie znajdziemy sobie jakieś tam wioski, ale... Ale jakoś się powoli doskręcimy już. A poza tym, jakbyśmy mieli kontynuować, to chyba dosyć duża przewaga ostatnich odcinków. Okej, dobra. Gdzie jest skrzynka? Jest skrzynka, dobra, podstawa. Mamy drewno. Znaczy, wiecie, skrzynka nie jest mi niezbędna do życia, ale skrzynkę mam po to, aby mieć trochę łatwiejszy początek, poza tym dostać od razu na przykład skrzynkę. No i parę takich jednej z ważniejszych rzeczy. Tak, ogólnie świat wygląda to ciekawie. Na pewno gramy z Aquatic Update, to już wiem na pewno. Bo sam instalowałem aktualizację, więc na pewno jest. Są nawet z tego co widziałem te rzeczy, których na PC nie widziałem, w sensie te. Zresztą to sami zobaczycie, bambusy. A to zaraz będziemy dokładnie wiedzieć, czy są, czy nie. Dobra, tak, mamy to. Stwórzmy sobie crafting table. I... czekaj. Przesuń to, tu, dobra. I tak, stwórzmy może sobie jakieś tam podstawowe narzędzia, czyli oczywiście podstawa, dobra, poczekaj. Podstawa, dobra. I tak, chlebek to może być. Natomiast tak, to sobie wyrzućmy. Wyrzuć. I tutaj będziemy mogli sobie zaczynać po prostu jechać z tym wszystkim. Dobra, mamy wodę. To jest dobrym początkiem. Ale najpierw musimy znaleźć jakąś owcę i to jest niestety ważniejsze. Dobra, jest owca, nawet dwie owce. O, dużo tutaj zwierzaków, jest bardzo dobrze. Nie mam mieczyka, co prawda. Ale tak, to ma 3 attack damage, to ma 1. To ma 3, dobra. Trudno. Owca, potrzebuje wełny na łóżko, bo to jest najważniejsze w Minecrafcie, żeby przetrwać noc. Przy okazji jakieś jedzonkiem też bym nie pogodził. I tu jest nawet całkiem dobre miejsce na naszą bazę początkową. Mamy bardzo ładny tutaj podgląd na ocean. Mamy wodę zwierzątków. Mamy nawet kurę. Ło, to już. No to świetnie. Poczekaj, pokaż mi tu mapę. Okej, mamy mapę. Świetnie. I teraz tak, bo widzę, że jest tutaj. O, owca. Czekaj, owca. Ciach i ciach. Dobra, mamy owce, mamy jedzenie, możemy sobie zrobić wiadomo co. I jest trochę drzewek. To poczekajcie, porozglądajmy sobie tutaj trochę. Jak będzie się ścinać, to już sobie zajmiemy się. Normalnie to ja długo, nie wiem czy kojarzycie, eksploduję ten świat. Ale dzisiaj to tak na razie tylko początek bym chciał. Jakieś tam takie podstawowe surowce i tyle. No to sobie dajmy
Tak, w ogóle jakąś jaskinię by się przydało znaleźć, abyśmy mieli jakieś lepsze trochę surowce. Tak, bo w sumie to by czemu nie. Okej. Pokaż, dobra, na razie nic nie widzę. O, mamy konia. No, koń by się przydał, ale może jeszcze niekoniecznie w danym momencie. I tak, widzę jakieś tutaj fajne rzeczy. Ogólnie tego typu rodzaju lasu to jakoś bardzo mi nie przypada, ale no, mniejsza z tym. Dobra, dajmy sobie trochę kobla. Kobel nam się przyda, żeby oczywiście wiemy do czego. Do lepszej łopaty, lepszego miecza i do wszystkiego, bo też jakieś tam potwory to też bym sobie dzisiaj tutaj zaczął. No bo no i tak, zróbmy sobie ciach. No, brakuje nam patyków, świetnie. O, widzicie? Mamy rusztowanie, jest takie coś. Wcale nie widziałem, że tak się buduje. Tu jest dużo nowych rzeczy, powinniśmy tam widzieć już trochę tego. Ale no bo to sobie później popatrz. O! To jest ciekawe akurat. Znaczy nigdy nie grałem z Aquatic Update. Wiem jak działa wszystkie całe mechanika, ale nie grałem nigdy z nią. Więc to takie trochę ciekawe będzie. Mam nadzieję, że przetrwam. Dobra. Tak, to się może przydać. To można by wymienić. Co tu się właściwie wyprawia? Nie wiem. Nie agresywny, ale możecie zaatakować. Czy ja właśnie tak. Czy robi się ciemno? Nie, dobra. Świetnie, jakiś ten. Węgiel by się przydał tak właściwie. Bo póki co to jest całkiem kiepsko. No bo poczekaj, pójdźmy sobie tutaj trochę gdzieś tam w ląd. W ogóle ten. O, widzę dynię. Ten Tridon, mówi się Tridon. Nie wiem jak to się mówi po polsku. Trójząb. O, dokładnie. By się nam tutaj przydał. Tak, bo trójząb to fajne jest. Ło, ile dyni. Dynia jest fajna, bo można ją fajnie tam. Z villagerami. W ogóle villagerów trzeba też znaleźć, bo to może być fajne, bo trzeba będzie ich tam rozwijać. Okej, dobra. Mamy trzcinę. I tak. Czy my tutaj jakiegoś... Tak, bo kelp by mi się tutaj też przydał. Ciekawe jak to się nazywa po polsku. Poczekajcie, bo ja gram głównie po angielsku, tak? I jakbyśmy znaleźli tutaj gdzieś... Trawa morska, dobra, to nie. No, wiecie co? Zapuszczamy się trochę zbyt bardzo w głąb lądu. A ja chciałbym gdzieś tutaj nad wodą. Ja wiem, że te wszystkie rzeczy, villagery i te inne, ale to i tak, żeby znaleźć villagerów, to ja daję tak stówę, że to będzie, że to potrwa z jeden odcinek czy dwa, więc ogólnie pomysł jest taki, żeby znaleźć gdzieś ocean, niedaleko villagerów, bo ja bym chciał z nimi sobie też handlować co jakiś czas. Bo to chyba wszyscy wiemy, że to jest dosyć przyjazne. Właściwie to przyjemne. Tak, w ogóle nie widzę żadnych mobów, endermanów i tego wszystkiego na początek, więc całkiem dobrze. Dobra, może po prostu przepłyńmy trochę sobie tej wody. To jest może dobry początek na koniec. Tak, strasznie dużo jest tutaj tych świń. Czekaj, jest ich tak dużo, że aż może mogę sobie zrobić jakiś hantik. Czekaj. Czekaj, dawno nie grałem w Minecrafta. Znaczy, no, grałem niedawno na Wicie, żeby sobie odświeżyć i zobaczyć jak działa Aquatic. No właśnie, ale aż tak dużo świń, żeby tutaj było w ogóle? Nie, nieważne. Znaczy chodziło mi bardziej o to, że sterowanie tutaj. Świnia, chodź tu. Chodź tu. O! Jakim cudem wy wyszliście z wody? To nie ma na nic sensu. Orzesz ty! Czy wy widzicie to co ja? Czy wy widzicie co on tu ma? Czekajcie. Czekajcie. Nie. Ja się nie dam. Ja się tak nie dam. Ja to muszę mieć. Zjedzmy sobie chlebek. Znaczy, on mnie widzi. Ciekawe, czy on może rzucić, jeżeli nie z tym chodzi. O kurde. Czekajcie. Musimy się jeszcze zbliżyć. Dobra, teraz to szykowane. Niestety taki minus jest, że jak wejdę w wodę, to on będzie mieć tylko i wyłącznie jeden cel, atakować mnie. A jednak manie trójząbów w pierwszym odcinku, to wiecie, jakie to byłoby boskie? Oj. Atakuj. Czemu ty jesteś taki odporny? Czy no ja wiem, że mój mieczek to jest słaby w ogóle. O, jest. Zabity. Ale nie, tu już to nie mogę dostać za pierwszym razem, co nie? No dobra, ale spróbowaliśmy pierwszy raz już. Liczą się próby, co nie? Ale widzieliśmy już pierwszy trójząb. Na szczęście nie użyłby na nas. Może i tyle dobrze. Dobra, ogólnie jest całkiem dobrze, jeżeli chodzi o
dzień, noc. Bo jest cały czas dzień. Daj, czas jest jakąś tutaj chatkę zrobić. O, dobra, widzę jakieś drewno. Drewno się nam przyda na pewno. O, widzę rybki już. Już widzę, że mi się to podoba. No, poczekajcie, weźmy może sobie trochę pod wodę. To jest jakaś jaskinia? Ale jaskinia czy pseudo jaskinia? Pseudo jaskinia. Dobra, bo my wiecie co my musimy znaleźć. Oczywiście jakiś wągiel. Dobra. Tak, czekaj. Czy my tutaj byśmy znaleźli coś ciekawego? Żadnej rafy kolorowej to ja tutaj nie widzę. Można sobie trochę popłynąć. O! Tu dalej widzę. Widzę coś, co by mnie interesowało. O, czekaj. Wyjdźmy na powierzchnię trochę. Zabierzmy powietrze. Okej, dobra. To by mi się przydało. Woda. Woda. Czy on ma... Tak. To jest kolejny z trójząbem. Ile ich tu się nawet spełniło? Kurde, co jest? A ja naprawdę rozumiem, że ja bym go chętnie miał, ale może niekoniecznie już... Silantyn? Co tutaj to robi? O, o. Czekaj. Nie mówię, że ty byś masz mnie atakować, ale... Możesz wyjść na górę? Jakim cudem? Myślałem, że one nie mogą... Delfin! Uuu! Delfin! Delfin! Chyba mnie polubił. Gorzej z tym, że ja tutaj się zaraz utopię. Ale to jest delfin ewidentny. Dobra. A gdzie ten gościu stoi ze mną? Gościu! Kurde! O kurde i... Co? Chwila, byłem gdzieś niedaleko. O Boże. To tak nie miało wyglądać. Dzisiaj oczywiście zaczęło to być ciemno. Musimy zdegadać te wszystkie moje rzeczy, które tutaj były. Czekajcie, bo to zaraz wszystko wypłynie na powierzchnię. O, o, dokładnie. Dobra, mamy to. Musimy to zgadnąć. Szybko. Dobra, wyskakuje to, więc jest pół biedy. Ale kiepsko, że mnie tu zabił. No normalnie... Ja myślałem, że to będzie tak w miarę, no wiecie, no będzie jak będzie, a tu po prostu już od razu tak zabić. Dobra, swojego się robi ciemno. Naprawdę się robi ciemno. Dobra. Miejmy nadzieję, że mamy wszystko. Chociaż na pewno tak nie jest. I tak, oczywiście tu jest dużo tego. O Boże, ile tu tego jest? I co, jeszcze pewnie nie mogę tego wszystkiego zrobić, tak? Nie zabijesz mnie drugi raz. Chodź, wąt. Jakim cudem mnie zabił na ziemi. Dobra, poczekajcie, bo zaraz po prostu umrę. Dobra, łóżko. Czemu ja go nie skraftowałem w ciągu dnia? Czemu ja tu zaraz po prostu zginę, bo będzie... No wiemy wszyscy, co tu się dzieje. Boże. I jeszcze mnie zabił tutaj, dobra, na lądzie. To już jest pół biedy, bo to jest na lądzie, ale... Dobra, najważniejsze. Crafting table, to ja go tutaj nie widzę niestety. Ale tak, mamy mieczyk. Poczekaj. Mieczyk. Ty, on wylazł. O, reszty. Jaki on ma dystans? Okej, dobra, jest źle. Jest źle. Ty, on rzeczywiście pewnie rzuca. O, reszty, kurde. I won. Zabić. No i nie dał mi jeszcze, oczywiście. Chciał mnie zabić i mi tego nie oddał. No jeszcze. Dobra, mamy wełnę. Dobra, tam mamy. Postawmy nasz crafting. Świetnie. I proszę, stwórz mi tu łóżko. Oczywiście, czegoś brakuje. Dobra, stwórz mi tu łóżko. Raczej się nie prześpię już teraz, ale... Ale to nie ma znaczenia. Okej, udało mi się. Uff, naprawdę było ciężko. 14 minut. No, zaraz będziemy kończyć w ogóle ten odcinek. Ale wiemy, że topiciele są groźni. Bez żadnej zbroi. A ja póki co nie mam żadnej zbroi. To jest naprawdę nie za przyjemnie. Dobra. Zgarnijmy sobie nasze rzeczy tutaj. Bo się mogą nam przydać. Wiadomo czemu. Dobra, o, skrzynkę. Dobra,
Mamy chyba wszystko. I tak, tutaj jest na razie nasz niestety przylądek. W sensie, że tutaj będziemy w ogóle. Tak, zjedzmy sobie może coś. Nie, 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 zjedzmy. Am. No mamy tutaj, bo ci wydaje, że tutaj to mnie zaraz zabiją znowu. I tak, skrzynka. I co byśmy tutaj sobie schowali? Dobra, to schowaj. To nam się nie przyda. To nie, na razie nam się nie przyda. To byłoby bardziej fajne upieczone. Póki co nie mamy upieczonego. Trochę drewna możemy zostawić. Siekierkę też. Mapę też zostawmy. Jak zginiemy, to żeby coś było. Dobra, póki co to jest całkiem dobre miejsce na schowanie tego wszystkiego. I musimy wytruć na łowy. Nie wiem jakie łowy, ale tak, czekaj, żarcie, czy ja zostawiłem całe żarcie tutaj? No jasne. Dobra, zjedzmy coś jeszcze. Dobra, poczekajcie. Musimy mieć jakiegoś kobla, serio. Bo póki co to jest naprawdę z tym trochę tragicznie. Co jest, nie? A, umadło po prostu. Dobra. Kolejny z Tridonem. Czy wy żeście powaliwali, ludzie? Ja mogę pojechać i go się zabić. Nie wiem, poczekaj co. Całe do stracenia tak właściwie. Tylko schowajmy wszystkie rzeczy pod zamieczykiem. Tak, żebym mógł pełni radościa po prostu zginąć tam jakby coś. Tak, żarcie też mi nie jest potrzebne. Tylko mieczyk. To się nazywa widzenosze. A widzenosz tęcz. Dobra. Lecimy do ciebie, gościu. Nie boję się. Jeszcze mam muszlę. Czekaj, czekaj. Jest. Zabiję, ale reszty nie widzę. Dobra. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeśli tak, możecie stać w ogóle. Jeśli jesteście nowy, możecie kliknąć subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. I jeśli będzie duża popularność pod tym filmem i pod kolejnymi filmami z Minecrafta, Minecraft nawet będzie mógł się pojawiać 2 razy w tygodniu, właśnie ten z PS4. I co tu dużo mówić, prawdopodobnie zobaczymy się za tydzień, lub może nawet wcześniej, z Minecraftem PlayStation 4. To tu dużo mówić. Do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Cześć!